Jeszcze po pierwszym kwartale mogliśmy powiedzieć, że praktycznie we wszystkich branżach jest nieźle. Ta poprawa była może nie taka sama w każdym sektorze gospodarki, ale mniej więcej we wszystkich się to poprawiało. Natomiast kwiecień, maj przyniosły bardzo duże zmiany w budownictwie, czego się może wszyscy nie spodziewali, może raczej nikt się tego nie spodziewał. Mówi się o tym, że mamy dużo inwestycji infrastrukturalnych, że koleje, że energetyka. Prawda jest taka, na te inwestycje z nowej perspektywy budżetu unijnego czekamy już praktycznie drugi rok. Firmy budowlane zainwestowały w sprzęt, w ludzi, trzymają ich i tak naprawdę są, można powiedzieć, na stand-by. W tym roku inwestycji budowlanych według danych GUS, na przykład oficjalnych, jest o 15% mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Powoduje to, że firmy biją się o te nieliczne inwestycje, które jeszcze są. Duże firmy budowlane, koncerny, te, które mają największą skalę działalności, w związku z tym najniższe koszty, wchodzą w te inwestycje mniejsze w regionach, w powiatach, w gminach i w związku z tym wypychają stamtąd, szukając zleceń, te firmy mniejsze, średnie, regionalne. I właśnie takie firmy budowlane upadają. Można się trochę obawiać, że jeśli w miarę szybko ta nowa perspektywa unijna nie zostanie uruchomiona, nowe inwestycje nie ruszą, a to troszkę trwa, rozpisywanie przetargów, wchodzenie firm na budowy, no to jest ładnych kilka miesięcy, no niestety będziemy mieli z tym nadal do czynienia. Czyli w budownictwie w tym roku upadło 7% więcej firm niż w roku ubiegłym, to jest po raz pierwszy od 3 lat taki wzrost. No i na razie w ciągu przynajmniej kilku miesięcy nie ma perspektyw, żeby to się zmieniło. Na razie cały czas te firmy budowlane mają padać. W ślad za tym na przykład firmy produkujące materiały budowlane, beton, stal, różnego rodzaju wyroby z drewna czy z plastiku na potrzeby budownictwa również będą miały problemy. Te firmy, które są na rynku, nie padają dlatego, że sobie źle radzą. To są firmy, które mają portfele zamówień, działają, tylko no po prostu ten wyścig o zlecenia powoduje to, że marże, rentowność są dużo niższe. Chociażby w ślad za oficjalnymi danymi, w zeszłym roku ta rentowność była 2 razy wyższa, rentowność netto. W tej chwili jest poniżej 1%. To pokazuje, jak przy tak dużej skali zaangażowania środków, jak w budownictwie, nakładów, ta rentowność jest niska i bardzo łatwo się potknąć, stracić tę płynność przy rentowności rzędu 0,8%. Podobnie w hurcie. Widzimy ten problem nie po stronie popytowej, bo popyt jest, tylko w tej chwili rynkiem rządzi cena. Mamy sytuację deflacji, spadku cen i ceny są główną bronią sklepów w walce o klienta i tę presję cenową przenoszą na swoich dostawców, czyli hurtowników i producentów. I tutaj spodziewamy się także z tego powodu, z powodu bardzo niskich marż, nadal upadłości. Po prostu to jest takie troszkę wiosłowanie w miejscu. Przerabia się towar, produkuje się, handluje się nim w wypadku hurtowni, natomiast no, nic się nie akumuluje kapitału, nie zarabia się na tym praktycznie. I tutaj każde małe potknięcie może być problemem. Więc mimo pozytywnych, jakby można powiedzieć, tendencji w całej gospodarce i spadku liczby upadłości, której nadal się spodziewamy, w tych branżach, w budownictwie, również w branży spożywczej, w handlu, w dystrybucji będą problemy.